Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was z Góry Krzyżowac, z miejsca, które jest upamiętnione tutaj Wielkim Krzyżem, postawionym w 1933 roku. Jeśli tutaj dobrze się przyjrzycie, to za mną stoi krzyż, na którym widnieje data. 33-1933. Ten krzyż został ustawiony w 1900 rocznicę od śmierci Pana Jezusa. My zbliżamy się do 2000 rocznicy od śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. I tak jak wtedy tutaj miejscowi chrześcijanie, katolicy wnieśli na taką olbrzymią górę ten materiał, ten cement, żeby tutaj i stale, żeby tutaj to postawić, tak, i my już musimy teraz myśleć o tym, jak my odpamiętnimy rocznicę 2000 rocznicę od śmierci Pana Jezusa. Nie wiem, czy mamy stawiać kolejny krzyż na kolejnej górze, czy mamy złożyć dar duchowy. Jedno jest pewne, że dobrze gdybyśmy się przygotowali do tej daty, bo upamiętnienie takich okrągłych dat jest też wyrazem naszej miłości. Świętujemy różne jubileusze. Jubileusze na przykład naszego życia. Ktoś ma 10 roczek, świętujemy, potem 10 lat, potem 30, 40, 50. Oczywiście chcielibyśmy wszyscy dożyć do setki najczęściej i wtedy też jest wielkie święto. A my tutaj pamiętamy datę, która odnosi się nie tylko do jednego człowieka, czy do jednego narodu, czy do jakiejś jednej grupy, ale odnosi się do Zbawiciela świata, do Jezusa Chrystusa. Dlatego zachęcam Was, abyście się pomodlili i poprosili Ducha Świętego, aby Wam dał światło, jak konkretnie ja i Ty możemy się przygotować do tych obchodów. Zostało 10 lat, zostało w sumie 9 lat, także możemy sobie odprawić taką nowennę. I ja osobiście proponuję Wam, aby tak jak to w mojej parafii, kiedy się podzieliłem tymi myślami, tą ideą, to moi parafianie powiedzieli, że księdza będziemy w piątki odmawiać drogę krzyżową każdego dnia przez cały rok. A w niedzielę będziemy sobie odprawiać drogę światła. I myślę, że to jest jeden z wielu pomysłów, jak się mamy przygotować. Jeśli będziemy się modlić, to Duch Święty będzie nam podpowiadał, co mamy dalej czynić. Ja tylko chciałem Wam jakby to jeszcze raz przypomnieć, tą okoliczność, do której możemy się bardzo pięknie przygotować. Chociaż żyjemy w niespokojnym świecie, musimy myśleć o tym, kto jest Zbawicielem tego świata, który nas już prawie 2000 lat temu wybawił od śmierci i otworzył nam bramy nieba. I tam chciałbym się z każdym z Was spotkać. I tak jak to powiedział jeden chłopiec papieżowi Janowi Pawłowi II, kiedy jeszcze żyli, do zobaczenia w niebie. Pan z Wami, niech Was strzeże i błogosławi Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa.